Cześć, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W ostatnim czasie jakoś tak nie vlogowałam, także mam poczucie takiej dłuższej przerwy, chociaż dla Was filmy wchodzą jak gdyby regularnie, co kilka dni. Ale dzisiaj witam się już we vlogu. Będzie to taki chyba tradycyjny raczej vlog, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Mamy dzisiaj środę, jest godzina poranek, jest po 8:00, ja wróciłam właśnie do domu, odwiozłam chłopaków do szkoły. Dzisiaj jest taki bardzo deszczowy poranek, w ogóle zaczęła się taka pogoda, że jest naprawdę, słuchajcie, ciepło, jest październik, a jest, wczoraj było 20 stopni w dzień. Dzisiaj, nawet teraz, odwoziłam chłopaków przed 8:00, to było 15 stopni już, także naprawdę jest cieplutko, ale dzisiaj akurat pada z rana deszcz, później ma tego deszczu nie być, ale na razie pada. Dzisiaj w ogóle też będę jechała na paznokcie. Ostrość, chyba się nie chce złapać, no dobra. Mam już 3-tygodniowy odrost i jadę dzisiaj na paznokcie. W ogóle zobaczcie, że ostatnim razem zrobiłam sobie krótkie kwadraty. Wiecie, że ja z reguły zawsze noszę. Co noszę? No migdały. A tutaj kwadraty. Ale tak Klaudia mnie w sumie namówiła, żeby był to kwadrat. W takiej długości, w takich krótkich kwadratach, ok, w długich bym nie mogła chodzić. Absolutnie uważam, że to nie, w ogóle nie pasuje do mojej płytki. Kwadrat właśnie do mojej płytki bardzo dobrze pasuje migdał, ale jeżeli chodzi o krótkie, to wydaje mi się, że są ok. Także dzisiaj jedziemy sobie razem na paznokcie. Zobaczymy, co zobaczycie wy, co wybrałam. A ja, słuchajcie, w kwestii takiego uzupełnienia, bo myślę, że większość z Was ogląda gdzieś tam na bieżąco moje vlogi i opowiadałam Wam o tej całej naszej sytuacji przedszkolowej z Aleksem, o tym rozdzieleniu go z grupą i tak dalej, i tak dalej. I o tym, że oni na początku nie mieli swoich klas, tylko byli na tych dużych salach. No to już teraz minął ponad miesiąc i taki update. Z tego wszystkiego przez ten ponad miesiąc Aleks przez tydzień nie chodził do przedszkola, bo miał katar, a tak resztę czasu chodził. Podczas pierwszego zebrania z rodzicami, po tej takiej dużej części oficjalnej, gdzie wszyscy rodzice są razem, pani dyrektor zaprosiła mnie do siebie i powiedziała, że przychyla się do mojej jak gdyby prośby o to, żeby przenieść Aleksa do tej grupy, w której był. Aleksa właśnie wtedy nie było, także ja powiedziałam, że no, on praktycznie nie zdążył pochodzić, że jak gdyby, żeby nam dała troszeczkę czasu i ona nam dała czas do końca września, bo nie wiadomo było jeszcze, kiedy on wróci, czy chce zostać już w tej nowej grupie, czy chce wrócić do tej swojej starej grupy. To było, słuchajcie, strasznie trudne dla mnie jako dla rodzica do podjęcia, dla Aleksa też, dlatego że on po prostu tak już odnalazł się w nowej grupie, ale też bardzo lubił tą starą i w ogóle zrobiło mu się tylko przez to no, ciężki wybór, jak gdyby tak. Mi też nie wiedziałam, co będzie lepsze właśnie, czy może ta grupa okaże się, wiecie, fajniejszą grupą, czy lepiej wrócić do tamtej, bo tam już też ma dużo kolegów, koleżanek przede wszystkim. Ale Aleks i my finalnie zdecydowaliśmy, że w sumie z panią, bo pani też nam w sumie podpowiadała, że jak gdzieś tam wychodzą na plac, to on raczej w większości bawi się już z tą nową grupą, chociaż on też czasami opowiada, że właśnie, że bawi się jednak z kimś tam ze starej grupy, ale on głównie zdecydował, że został w tej nowej grupie, nie wrócił do tej starej grupy, słuchajcie. Oni też przeszli tak naprawdę tydzień temu dopiero na te nowe sale. Do tej pory byli na tej dużej sali gimnastycznej i byli tylko takimi zasłonami pooddzielani, ale powiem Wam, że naprawdę nie było tam źle, naprawdę spoko to sobie organizowali. Ale jednak cały czas, chociaż nawet w sumie jak byli na tych salach, to nie miałam z nim takiego problemu podczas odprowadzania. A teraz odkąd są w tych swoich salach, to po prostu codziennie nie chce mnie puścić. A jeszcze wiecie, przychodzi Alanek, zaprowadzam ich razem, Alanek idzie się przebrać, ja idę z Aleksem do szatni i Alanek się przebierze, no to przychodzi jeszcze tam do Aleksa się z nim, wiecie, przytulić w ogóle, ja on też Alana nie chce puścić i codziennie jest, no, trudność w rozstawaniu. Tutaj akurat na szczęście z pomocą przychodzi pani, która gdzieś tam zawsze go weźmie, zagada, przytuli i tak dalej, i tak dalej. Ja muszę po prostu, wiecie, odwrócić się i wyjść, ale no, kurczę, w pięciolatkach, chyba w trzylatkach nie miał aż tak jak teraz.
Na koniec czterolatków też mu się zdarzały już tak czasami takie i teraz tak od tego tygodnia, tak naprawdę właśnie odkąd przyszli na tą salę. Wcześniej jak chodzili na tą, byli na tej dużej sali, to nie miał takich w sobie, szedł tak bardziej bez problemu. No to tyle właśnie w kwestii takiego update'u. Jest już 15 po 8 teraz, ja będę za 15 minut już wyjeżdżała. Nie piję ani kawy, ani ja śniadania też w sumie tak wcześniej nie jem. Kawę wypiję sobie już u Klaudii. I pewnie ja też zazwyczaj od razu zachodzę tam coś do piekarni kupić i wtedy w trakcie, jak już mogę używać którejś z rąk, to wtedy sobie jem po prostu u Klaudii śniadanie. No i zobaczymy, co dzisiaj w ogóle. Mieli chłopaki kończyć dzisiaj 13.30, dlatego myślałam, że zrobię trochę większe dzisiaj zakupy, że oprócz takich standardowych spożywczych jeszcze pojadę sobie coś dokupić. Ale okazało się, że nie ma Alanka Pani i oni kończą wcześniej. Dlatego chyba zajadę tylko na spożywkę taką do Lidla, ale takie nieduże, dokupić jakieś tam rzeczy, co się pokończyły. No i zobaczymy, bo później ma się rozpogodzić. Później ma się rozpogodzić, ma padać tylko do około godziny tak 11 i ma się rozpogodzić. Ale na razie, w ogóle póki co, bardzo ładna jesień, bardzo ładna, ciepła jesień, naprawdę. To jest jesień, słuchajcie, którą ja uwielbiam, kiedy wieczorami sobie rozpalamy w kominku, palę świeczkę. Uwielbiam, jestem team jesieniara, dajcie znać. Czy też, bo wiele osób nienawidzi jesieni, w tym mój mąż, bardzo nienawidzi, uważa tylko lato i grudzień. Dla niego tylko lato i grudzień i nic innego nie istnieje. Ja tak wam, jak już wam wspominałam, to dla mnie, ja się ekscytuję na każdą porę roku. Każda coś ze sobą fajnego niesie. Jesień to jest w ogóle taki cozy, romantyczny w ogóle, romantyczna pora roku, naprawdę bardzo. No i w ogóle właśnie o też, to może w piątek w sumie dopiero ogarnę, no bo dzisiaj to już nie dam rady. Będę już wymieniała kwiaty, już tworzyła jesienne kompozycje. Mam już bardzo dużo, znaczy bardzo dużo. Miałam 9, z czego już 2 mi zgniły i musiał Adrian je wyrzucić, czyli zostało mi 7 dyń. Pokupować kwiaty takie jesienne, ja z reguły kupuję tutaj chryzantemy. Te moje surfinie przed domem już tak mega słabo wyglądają, te z tyłu jeszcze tak sobie, bo one, ja je podcinałam, pamiętacie, i one odbiły na nowo, a z przodu te, mi się wydaje, że rok temu o tej porze ja już miałam chryzantemy przed domem, już miałam takie jesienne dekoracje, ale myślę, że w ten weekend też teraz już to ogarnę, że już też poukładam, już w domu mam jesienne dekoracje. I przed domem już też chyba czas, bo w końcu potem co zostanie, tak naprawdę jeszcze cały listopad, no to półtora miesiąca i zaraz grudzień, a w grudniu to już ja zawsze od początku grudnia zaczynam świąteczne. No dobra, to ogarnę chwileczkę w domu, no przede wszystkim muszę się przebrać, bo jestem tak ubrana, wiecie, na odprowadzanie dzieci. Jestem już w domu. W międzyczasie jeszcze zaszłam na kawę do Mariki i pojechałam odebrać chłopaków ze szkoły. Odebrałam w ogóle Aleksa i powiem wam, że ma bardzo zachrypnięty głos. Dlatego od razu zajechałam jeszcze do apteki, kupiłam mu Hitaxę, bo taka chrypa też może być alergiczna. No i teraz już robię mu inhalację, włączyłam, ja będę rozpakowywała zakupki. Zakupy były takie, wiecie, nieduże, tutaj nie patrzcie, bo jest nieogar w domu. Nieduże, takie na zasadzie tylko do kupienia rzeczy, które gdzieś tam brakowały. A dziś na obiad będzie gulasz wołowy z ziemniakami i buraczkami. Jest, słuchajcie, wieczór, kolejny dzień, ja przyjechaliśmy, byliśmy z dzieciakami w sumie u lekarza, u logopedy, zajechaliśmy też do Action i kupiłam kilka rzeczy i wam je pokażę, co udało mi się kupić. Co tam? Pierwszą rzeczą jest koc,
To jest ten popcorn kot, taki właśnie miły, chociaż nie, no jest taki bardzo majutki. Do mnie pasował w sumie bardziej biały niż kremowy. On tutaj w kamerze wydaje się bardziej biały niż kremowy. I to jest rozmiar 150×200, dlatego on zostanie raczej tutaj jako kocyk, a taki większy przydałoby mi się też jako w sumie narzuta do sypialni. On kosztował w Action 90 zł. Też słuchajcie, w ogóle już kiedyś była taka taca właśnie w Action i ja się potem długo, długo za nią rozglądałam i jej nigdy nie było i ona teraz znowu się pojawiła, gdyby nie wiedziałam nawet o tym, że się pojawiła. Jest dostępna jeszcze z czarnymi rączkami, ze złotymi była ostatnia, ale no ja oczywiście je sobie odkręcę i po wezmę sprayem na srebrno. Taca jest z marmuru, jest ciężka w ogóle bardzo, kosztuje tylko 35 zł, to jest naprawdę, słuchajcie, cena, ja kiedyś nawet patrzyłam na necie, żeby sobie taką kupić, to one kosztują około stówki. Oczywiście standardowo świeczka, zawsze teraz w Action jak jeżdżę, to kupuję sobie jakieś świeczki, wszystkie do tej pory bardzo dobrze mi się sprawdzają. Zrezygnowałam z tych z drewnianym knotem, bo on tak strzela ten knot, że trochę mnie już zaczął denerwować, także z normalnym, klasycznym knotem. Bardzo się cieszę z tej tacy, ona będzie stała u mnie w kuchni, albo czasami do serwowania jakichś przekąsek na imprezę, też myślę, że będzie fajna. Kocyk zaraz rozłożymy tutaj na łóżku, zobaczymy jak będzie wyglądał. W Action są też te mgiełki zapachowe i jest Britney Spears Fantasy. To jest mój zapach, słuchajcie, jak jeszcze mieszkaliśmy w Anglii, jak wąchałam ten zapach, w ogóle kojarzy mi się Anglia, święta, ja ich wtedy cały czas używałam. A tych perfum już jako perfum nie można kupić i to jest tylko właśnie mgiełka. I jeszcze jest jeden zapach, który ja bardzo lubię, też z lat już może późniejszych trochę, to jest By Night z Christina Aguilery. Teraz sobie kupiłam tą Fantasy, ona jest mega słodka, nie każdemu będzie się podobała, ale dla mnie przede wszystkim jej zapach to jest taki zapach wspomnień. Tutaj róż do policzków. Powiem wam, że mam już jeden z tego, z Action, one są po 6 zł i one są naprawdę bardzo fajne, bardzo dobrze napigmentowane, dlatego kupiłam teraz inny odcień. Zawsze też w Action kupuję te color catchery. I zajechaliśmy do Lidla, zaraz będziemy próbować to sushi. Słyszałam, że są bardzo dobre te sushi z Lidla. Ja to jedno jadłam już właśnie u Mariki. Ostatnio ona mnie poprosiła, że jak będę w Lidlu, to żebym jej kupiła. Kupiłam jej, spróbowałam razem z nią i rzeczywiście ten łagodny był bardzo smaczny, słuchajcie, jak na takie sushi sklepowe. W ogóle byłam w jednym Lidlu i były same ostre, w drugim Lidlu były te dwa ostatnie. Ten drugi to jest teriyaki. On jest z tykwą i z ogórkiem. Ja akurat lubię tykwę. Także zaraz będziemy sobie próbować. Szkoda, że nie było więcej, bo chciałam po prostu dzisiaj na kolację kupić tam takie sushi. 13,99 kosztuje jedna taka rolka. Dobra, idziemy rozłożyć kocyk. Próbuję ten teriyaki. Ja już go ugryzłam kawałek i teraz go wyszłam do mikrofali, a on się niewiele zagrzał. No może trochę, ale powiem wam, że naprawdę jest pyszny. Ciepło. Pyszny, zobaczcie. Łososia nie jest jakoś szalenie dużo, ale trochę jest. Myślę, że przez tego łososia on jest pyszny.